Fabryka świetlówek Polum. Ostatnią działającą firmą w tych niszczejących budynkach była hurtownia spożywczo-chemiczna, która zbankrutowała. Teren w całości został przejęty przez komornika. Miejsce ma jednak o wiele ciekawszą historię. Jedna wersja mówi nam, że produkowano tu świetlówki. Jednak to nie wszystko. Z informacji, które znalazłem, wynika, że to była przykrywka. W tym miejscu powstawały również ołowiane opakowania na amunicję, bomby czy chemikalia radioaktywne dla byłego Związku Radzieckiego. Całkowity zakaz wejścia obowiązywał dla ludzi spoza firmy, by działalność, która była prowadzona, nie wyciekła. W latach 90. powstała tutaj fabryka śrub, która również została zamknięta. Obecnie budynki popadają w ruinę. Postanowiłem jednak oprowadzić Was po nich i pokazać Wam, co pozostało. Zapraszam wszystkich na film. Sobie przygotował kable do zabrania. Tutaj ktoś ewidentnie pomieszkuje. Tutaj mamy jego jadłospis.
Co tutaj mamy? Balkon. Tędy nie będziemy szli. Na środku placu stoi Polonez Truck. Widzę, że ktoś chciał z niego chyba zrobić czołg. Zobaczcie. Polonez Truck z takim wyposażeniem. Nie wiedziałem, że z Trucka jest taki Transformers. Sprawdzimy, czy został jeszcze silnik. Nie. Powiem wam, że kiedyś tutaj był. Bo to nie mój pierwszy raz, kiedy tutaj jestem. Silnik jeszcze tutaj był. Ktoś go już wymontował. Najprawdopodobniej na złom. Tu pozostałości po ostatniej firmie, która... Mamy garaże, najprawdopodobniej puste. To miejsce zostawimy sobie na sam koniec. Mam zamiar wejść na samą górę i pokazać wam widok. Muszę przyznać, że dość duży teren jest tutaj. Tu mamy kolejny garaż. Ten jest zamknięty, ale tam widzę uchylone drzwi. Zerkniemy z tej strony. Pajęczyny. Dawno nikogo tutaj nie było. Zobaczcie. Mamy tutaj całe zapakowane produkty. W tym przypadku to jest ocet. Ciekawe jaki rok. Nie widzę nigdzie daty. Trochę tego zostało. A to do czego służyło? Nie mam pojęcia. Tam
są kolejne garaże. A czemu miały służyć te klatki? Tutaj mamy regał na produkty. Chyba trzeba będzie wyjąć latarkę. Widzę tam coś w krzakach jeszcze, ale słyszę również czyjeś głosy. Mamy tutaj jeszcze część samochodu. Z tamtej strony. Tu się widzę chyba kończy już powoli teren. Dlatego będę szedł w drugą stronę. Tu mamy resztę magazynów. Tak jest. Skrzynki z piwami. Niestety pustymi. Zresztą nawet jakby były pełne, to długo by tutaj nie przetrwały. Tutaj widzimy brak ingerencji człowieka. Natura przejmuje swoje. Zobaczcie, jaki widok. Drzewo wyrosło w wózkach. Wejdziemy teraz do jednego z kilku magazynów. Jest ogromny. Zobaczcie, że można tutaj znaleźć całkowicie dobre, zamknięte orężady. Katrin, szczerze, ja nie pamiętam, żebym pił takie. Nie ma nigdzie daty. Powolny rozkład tych magazynów powoduje, że wygląda tutaj dość mrocznie. Tutaj kolejna część magazynu. Wszędzie są porozrzucane i potłuczone butelki z oranżady.
cóż to za komiks? Wielka księga magii i humoru. Koko i kokosz. No, powiem wam, że to już jest niezły antyk. Kolejne oranżady. Nie zostało zbyt wiele wyposażenia. Fabryka ta jest zamknięta już od bardzo dawna. Przeoczyłem jeszcze inne produkty. Zobaczcie. Puszki. Ciekawe z czym. Tutaj mamy akurat fasolka. Jest fasolka. Jest groszek. I wiele innych puszek. Dobra, idziemy dalej. Już mi się nie podoba przejście, ale niestety tak wygląda właśnie urbeksowanie latem, kiedy wszystko rozkwita. Docieram do pierwszej drabinki i oczywiście wbijamy się na samą górę. Teraz przydałoby mi się coś na głowę i przypiąć kamerkę. Może to zrobię za chwilę. Do połowy kryją mnie drzewa. Jednak powyżej połowy będę już na widoku. Już w połowie drogi. Zobaczcie, jak wygląda widok z tego miejsca.
tylko nie musiał w szybkim tempie schodzić z niego. Tu mamy jeszcze kawałek. Założę sobie teraz kamerkę na głowę. Jestem na samej górze. Widzimy przed nami całą fabrykę. Niesamowite odczucie. Cały komin przesuwa się. Ale u góry jest to bardzo odczuwalne. Widoki są nieziemskie. Jest naprawdę świetny widok. Warto było się tutaj wspinać. Tylko będę musiał zaraz znikać, zanim ktoś zadzwoni na policję. Jeszcze raz zerknijmy na całą fabrykę świetlówek Polon. Dobra. Ja się powoli zawijam. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy schodzącego. Prawie na dole. Zawijam sprzęt. Kamerkę zmontuję później. I znów przeprawa przez te krzaczory.
Jeśli podobał Wam się mój film, wiecie, co macie zrobić. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę na zasięgu. Ja Wam za to będę wdzięczny i będę szukał więcej pięknych miejsc dla Was. Tu akurat był taki bardziej pustostan. Nie było zbyt wiele wyposażenia, ale każde miejsce ma w sobie jakąś duszę, kawałek historii, którą chcę Wam zawsze pokazać. Widzimy się tu za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się. Kieruję się już do wyjścia. Tutaj jest brama, którą można się dostać. Właściwie była kiedyś brama, którą można było się tutaj dostać na teren. Kiedyś tutaj był stróż jeszcze. Teraz już nie ma nikogo. Wejdziemy jeszcze do stróżówki, bo widzę, że tutaj chyba jest najwięcej wyposażenia. Tak jest. Tutaj mamy toaletę, a stróżówka zamknięta. Możemy zobaczyć jedynie przez okno, jak to wyglądało, albo wejść z drugiej strony. Tutaj mamy jakieś zeszyty, pewnie jakieś notatki. Dobra. Zawijamy się stąd. Zobaczcie, wejście jest bezproblemowe. Nie ma żadnych zamków, kłódek. Złomiarze zadbali o to, żeby nie było w tym miejscu bramy.